Taka największą zapłatą za tą naszą pracę 60, już w tej chwili 8-letnią, 58-letnią jest to, że nazwa Czerwone Gitary zawsze wywołuje uśmiech na buziach naszych sympatyków i nie tylko zresztą, powszechnie, także to bardzo, bardzo cieszy. Dla naszej młodości. Także z sentymentu między innymi przyjechaliśmy. Na ostatnim koncercie byłam 50 lat temu w Katowicach. Fajne piosenki, teraz obecne piosenki też mają bardzo fajne. No, cieszę się, że mogę tutaj być. Jedno się nie zmieniło, publiczność moim zdaniem się nie zmieniła. Tak samo żywo reaguje na te piosenki, które kiedyś były przebojami, które w dalszym ciągu egzystują w świadomości ludzi. Ja myślę, że duża w tym zasługa takich troszeczkę ludzi z mojego pokolenia, którzy słuchając tych płyt w domu, zmuszają swoje dzieci, wnuki już w tej chwili, do słuchania tej samej muzyki. A muzyka jest po prostu piękna. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest wrażliwy muzycznie, to gdzieś tam w łóżkach zawsze ta melodia pozostanie. Przecież w tym obozie całym, co my byli, nie? To oni nam dawali wolność. Nie? Tak było. Czerwone Gitary, Stan Borys, Niemen. Zresztą to piękna muzyka jest. Piękne słowa, piękna muzyka. Z morałem. Tak. Z treścią, tak. Jeżeli my widzimy taki odbiór publiczności, to nas do niczego już nie trzeba namawiać, naprawdę. To gdzieś z serca samo wychodzi do przodu i wtedy robi się ta fantastyczna integracja widowni z zespołem.